Mariusz Lasły. I wraca ta piłka na stronę Bełchatowian. Okazja do kontry. Antiga świetnie w obronie. Wojtaszek. Kubiak, taśma out. Ale zaczęło się wszystko od zagrywki Mariusza Wlazłego. Ale byli w stanie warszawianie się obronić. Nawet nie tylko przed trudną zagrywką, ale przed jeszcze trudniejszą, właśnie tą trudną wersją do odczytania w ataku Stefana Antigi, bo dobrze zareagował Wojtaszek w obronie, ale nie wykorzystał Michał Kubiak do powiększenia przewagi. Mariusz Wlazły. Stacenko. Świetnie ustawiony blok. Karol Kłos, Stefan Antiga. Jeszcze 5 punktów w zapasie mają siatkarze z Warszawy, ale o przerwę prosi Radosław Panas. Myślę, że Radosław Panas zachował jeszcze 2 przerwy właśnie, żeby przerwać teraz ten pościg Bełchatowy. Ale patrzymy jeden na drugiego i później dobiegamy. W biegu piłka jest niedokładna. Widzimy, że wystawiacz nie zdąży, od razu następny przejmuje i dokładną piłę do siaty. Najprostsza sprawa, dawaj. Dokładnie, blisko sieci, dokładnie, wysoko piłę. Powitajmy zawodników, kochani, proszę bardzo, wielkie brawa na to drużyn. 5 punktów, kibice uwierzyli, kibice klaszczą. Tylko na błędy Bełchatowian na pewno zespół z Warszawy nie może czekać. Musi tutaj jeszcze wykonać parę akcji, aby tę partię wygrać. Ta będzie niezwykle ważna, rozpoczynając od przyjęć. No i piłka przechodząca. Antiga. Salas już sięgał piłkę na stronie Bełchatowej. Tak, to była wyraźnie piłka niesiona przez rozgrywającego. Dłoń Salasa po stronie bełchatowskiej drużyny. No tutaj jednak bełchatowianie odrabiają te straty i brakuje gdzieś gry środkiem, no ale to chyba jest spowodowane tym wszystkim, że nie ma przyjęcia, bo nie widziałem jeszcze w ataku Ardo Kreka, który potrafi atakować na pełnym zasięgu bardzo wysoko. No. As serwisowy z dużą regularnością serwuje Mariusz Wlazły. No i to już są tylko 3 punkty przewagi AZS-u Politechniki Warszawskiej boisku. A jeszcze lepiej przycelował niż Stefan Antiga w pierwszej partii. I ponownie Mariusz Wlazły. Wojtaszek poradził sobie teraz tym piekielnie mocnym serwem, a Kubiak atakuje w antenkę. Cała seria punktów wywalczonych przez zespół z Bełchatowa. Michał Kubiak, no, chciał minąć tutaj po prostej. Trochę miejsca było, trafił w antenkę. Jeszcze czeka Radosław Panas chyba z tym drugą przerwą techniczną, jeżeli on posiada. Mariusz Wlazły. Trochę niżej podrzucił piłkę po taśmie, tym razem zagrywka, ależ błąd Bartmana. No i te straty są już niemal odrobione, a przecież aż 8 punktów w zapasie mieli przed chwilą jeszcze siatkarze z Warszawy. Wydaje się, że jednak tej przerwy technicznej Warszawa już nie posiada, dlatego dochodzi do zmian i trzeba podkreślić wielka zasługa Mariusza Wlazłego. O, 2 przerwy wykorzystane mają obaj trenerzy. No tak, patrzę teraz tak. Faktycznie na wynik i na zegar tutaj. Tutaj nie ma szans już na przerwę, trzeba przetrwać. A Mariusz Wlazły wykonuje tutaj egzekucję. Już od łatwych paru minut. Jeszcze trudniejszy serwis, jeszcze trudniejsza wersja. A która z kolei...